Gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Marcin Wikuł, witam po przerwie. Ze mną ponownie nasi goście, komentatorzy, Artur Cejrowski, portal w polityce.pl i Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Witam panowie. Lubimy rozmawiać o Platformie Obywatelskiej, bo to barwna jest partia, barwne ugrupowanie. Jeżeli do Donalda Tuska dorzucimy jeszcze Grzegorza Schetyna, to robi się naprawdę barwnie. Czy Schetyna zemści się na Platformie? No, to, że się lubi i umie mścić Grzegorz Schetyna, to wiemy. Proponuję teraz zerknięcie do najnowszego numeru tygodnika Sieci. Okładkę państwo widzą przede mną, ale w tym numerze jest też wywiad Jacka Karnowskiego z Ryszardem Terleckim, który w ubiegłym tygodniu sprzedał dziennikarzom takiego newsa o tym, że ma powstać nowa partia, którą ma tworzyć Grzegorz Schetyna. Oczywiście nie wiem tego od Schetyny, mówi Ryszard Terlecki, ale sądzę, że mam wiarygodne informacje pozyskane od ludzi, którym ufam. Pamiętajmy też, że już od wielu miesięcy w opozycyjnych mediach pojawiały się publikacje wzywające do powołania nowej siły politycznej, która zmieniłaby sytuację po stronie opozycyjnej. Podobno konstruktorem, reżyserem tego przedsięwzięcia ma być właśnie Schetyna. I jeszcze taki fragment. W Platformie widać wyraźne napięcie, widać nerwowe oczekiwania na jesień, bo oni nie wiedzą, kto wejdzie do nowego projektu, kto w co gra. Artur, to od ciebie zaczniemy teraz. Czy rzeczywiście widać taką nerwowość w Platformie i czy taka fronda, no takie odejście Grzegorza Schetyny jest w ogóle możliwe? Czy to jest jakieś political fiction, czy może to jest życzeniowe myślenie polityków PiS-u, żeby się tam coś rozwaliło tak na stałe? Grzegorz Schetyna odnosił się już chyba do tych słów i komentował, że to nieprawda, że nie ma takich planów. No, nie liczą się plotki niezdementowane, tak? Czy właśnie, informacje im częściej on zaprzecza i im częściej się odżegnuje od tego typu planów, tym mam wrażenie bardziej coś jest jednak na rzeczy w tych słowach marszałka Terleckiego. I moglibyśmy młodszym widzom i czytelnikom tygodnika Sieci przypominać, że przecież historia liberałów w Polsce to historia Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który w 1994 roku przeobraził się w Unię Wolności. To historia Platformy Obywatelskiej, która z tej Unii Wolności wyewoluowała. I to historia permanentnych front i podziałów działaczy, którzy byli bądź związani z Donaldem Tuskiem, bądź z innymi politykami. No tak, ale Artur, teraz w takim momencie, kiedy tutaj się ważą procenty, głosy, pięć w tą, idzie po zwycięstwo, po władzę Donald Tuska, tu mu Schetyna taki numer wycina, dlaczego? Ja bym tutaj odnosił to do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, kiedy ocenialiśmy zachowanie Donalda Tuska. Mam wrażenie, że część tych bardziej rozsądnych ludzi związanych z Platformą Obywatelską, sam się sobie dziwię, że taką osobą bardziej rozsądną nazywam na przykład profesora Balcerowicza, który też ma sporo grzechów na sumieniu, ale jeżeli Balcerowicz zauważa, że Donald Tusk głosi populistyczne brednie i zwraca się głównie do sekty, to bez wątpienia zauważa to także Grzegorz Schetyna, zauważają to inne osoby związane z Platformą Obywatelską. I jeśli redaktor Dominika Długosz w Newsweeku pozwala sobie na bardzo krytyczne wobec Tuska i jego pomysłów tekst, to znaczy, że część ludzi związanych z Platformą Obywatelską zauważa, że Donald Tusk mówi już tylko i wyłącznie do silnych razem i aktywizuje tylko silnych razem, a ambicje Platformy są chyba większe niż bycie największą siłą na opozycji. Przynajmniej zdaje się, że czego innego od Tuska oczekiwano. No nie tylko tego, żeby zaorał Lewicę i Szymona Hołownię, o których jak gdyby już coraz mniej słyszymy w kontekście ewentualnych wyborczych planów, ale do tego, żeby przejął władzę od Prawa i Sprawiedliwości, a na to się na tę chwilę nie zanosi. Więc jeżeli Platforma Obywatelska chciałaby jeszcze powalczyć o władzę, to chyba tylko i wyłącznie jakąś frontą i założeniem jakiejś realnej alternatywy. Chociaż no i tutaj ciężko myśleć o sukcesie, bo tego czasu jest zwyczajnie zbyt mało przed wyborami. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że część osób w Platformie Obywatelskiej cieszyłaby się, albo co najmniej nie byłaby zasmucona, gdyby jednak Donald Tusk się potknął w tym wyborczym wyścigu i udowodnił, że nie jest w stanie przejąć władzy w Polsce i że jest politykiem już chyba raczej skończonym. Krzysztof, dzisiaj naszym gościem tutaj w telewizji w Polsce.pl był też wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Trochę przed programem rozmawialiśmy i tak mówimy, no Schetyna ewentualnie dołożony do Komorowskiego, więc z Rasiem, trochę z PSL-em, z takimi HDK-ami, konserwatystami, to nawet to jakoś wygląda. Ale czy to jest pomysł na jakąś taką po prostu trochę szerszą partię kanapową, czy też to jest pomysł na osiągnięcie jednak progu wyborczego i pojawienie się w najbliższym Sejmie? No, rozumiem, że to, o czym mówił wiceminister Ozdoba, to byłoby raczej budowanie tej takiej nogi chadeckiej polskiej, bo o tym się też mówiło tam właśnie wokół posła Rasia. No jest także kilku konserwatywnych wciąż posłów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, może szerzej,
nie są członkami Platformy, jak poseł Poncyliusz czy poseł Kowal, no wydaje mi się, że oni się duszą trochę, chociaż zaprzeczają, twierdzą, że się doskonale czują, no ale widać, jak się świetnie czują po ostatnich głosowaniach w sprawie projektu obywatelskiego aborcji na życzenie dla 13-latek bez wiedzy rodziców, no to tak się czuli doskonale, że wyjęli karty do głosowania i nie wzięli udziału. Więc myślę, że oni światopoglądowo kompletnie nie pasują do tej no lewackiej, czy w każdym razie skrajnie lewicowej światopoglądowo Platformy, więc jest ta jedna możliwość, ale można się też zastanowić, no bo to oczywiście jest szereg spekulacji i Tygodnik Sieci nie jest jedynym, który też na ten temat pisze, no bo pojawiły się także takie spekulacje na przykład w Tygodniku Wprost, że jednak to ugrupowanie nowe mogłoby budować nie teraz może, ale za kilka miesięcy dwóch byłych kandydatów w wyborach prezydenckich. No jakoś tak te przypuszczenia kierują nas chyba w stronę Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. Nie jest też jakąś wielką tajemnicą przecież, że w tej Platformie trzeszczy, że tam jest fermentacja, jest też taka szorstka przyjaźń pomiędzy Schetyną i Tuskiem, to wiadomo, ale także pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem. Być może też jest tak, no bo Donald Tusk jest ostatnio politykiem, który ma w oczach zaufania bardzo niskie notowania. Właściwie jest politykiem, któremu zdecydowana większość Polaków nie ufa, co zresztą trudno nawet się temu dziwić. Może jest tak, że jeżeli nawet nie dojdzie do powołania nowego ugrupowania, chociaż tego bym też rzeczywiście nie wykluczał, to może jest tak, że narasta taki ferment, że jednak Donalda Tuska trzeba będzie wymienić w fotelu przewodniczącego. No bo popatrzmy też na trendy sondażowe. Ja nawet nie mówię, ostatni sondaż Social Changes dla portalu Polityce.pl pokazuje, że Platforma nadal stoi. To znaczy Donald Tusk ustabilizował pozycję na poziomie tych 25-26%. Apetyty są większe. Apetyty były takie, żeby Donald Tusk przebił 30% razem z Platformą i żeby tutaj była mowa o rywalizacji, o deptaniu pięt obozowi Zjednoczonej Prawicy. O tym w ogóle nie ma mowy. I wydaje się, że Donald Tusk, który no jednak nie wiem, czy tak do końca wyczuwa teraz emocje społeczne. Próbuje je podgrzewać, ale czy je wyczuwa, to jest zupełnie inna kwestia. Może jest tak, że ta fermentacja w Platformie narodzi się taki pewien obóz jednak zmiany, że Donald Tusk dostał swoją szansę powrotu, ale nie spełnił oczekiwań i może jednak grupa liderów dokona przemocowego. Ja bym tego też jeszcze, mamy rok i 3 miesiące do wyborów, wcale bym tego nie wykluczał, bo wydaje mi się, że z Donaldem Tuskiem może się to grono liderów dojść do takiego przekonania, że nie wygramy, po prostu nie wygramy tych wyborów. Artur, a jaki wpływ na tą sytuację w Platformie teraz wewnętrzną ma jakby ta relacja właśnie Schetyna-Tusk? No bo wiemy, że to panowie o silnych charakterach, chociaż rzeczywiście dominującym takim no samcem alfa jest absolutnie Donald Tusk. Tak jak Krzysztof powiedział, on jednak zebrał tą partię, doprowadził do pewnego poziomu. Można się zastanawiać, czy to powinno iść w górę, czy te apetyty są większe. No pewnie są większe, no ale rzeczywiście jakoś nie idzie. Natomiast ta relacja osobista, jak wpływa na to, o czym mówimy, czyli na ewentualną zemstę, na ewentualne odejście Grzegorza Schetyny? Ta twarda, szorstka, męska przyjaźń, jak kiedyś tak. innym polityku miał się wypowiedzieć, mam wrażenie, że to pasowałoby do co najmniej kilku duetów w polskiej polityce. Moglibyśmy także i w Prawie Sprawiedliwości znaleźć podobne. Pewnie tak. Więc myślę, że ta złota myśl Leszka Millera jest taką, która nadaje się do pisania relacji Tuska i Schetyny, ale to, co powiedział marszałek Terlecki, jest ważne nie tylko dlatego, że taka deklaracja pada z ust polityka obozu rządzącego, ale tu jest jeszcze jedno ciekawe tło. My wiemy z doniesień medialnych, i to znowu są media, które ciężko byłoby podejrzewać o to, że one nie sprzyjają Platformie Obywatelskiej. Wiemy z doniesień medialnych, że tam w Platformie wrze i że to wrzenie próbuje dyskontować Grzegorz Schetyna, między innymi spotykając się z samorządowcami, czy to na Dolnym Śląsku, czy to w innych regionach. I ja bym też w tę stronę wszedł. Myślę, że on będzie próbował na tę chwilę przynajmniej sondować, na ile możliwe byłoby zawiązanie takiego ugrupowania, w którym główne role grałyby te postaci, które są kojarzone z czymś, co część elektoratu Platformy Obywatelskiej uważa pewnie za największy sukces liberałów na marginesie, oczywiście zupełnie niesłusznie, czyli tę reformę samorządową. I to w tę stronę, myślę, idzie tutaj myślenie Grzegorza Schetyny. On pewnie wyobraża sobie partię z Trzaskowskim, z prezydentem Dulkiewicz, może z panem Cutrykiem, z jeszcze kilkoma innymi osobami, które miałyby pokazywać taką zdecentralizowaną, samorządową Polskę. I to jest, wydaje mi się, to, co stoi za tym pomysłem Schetyny, żeby próbować szukać innej drogi do przejęcia władzy w Polsce, niż szuka jej Donald Tusk, bo no to
chyba i widzi to już ma nawet Platforma Obywatelska, niespecjalnie się sprawdza. Artur, no w twojej wypowiedzi padło coś, co mnie trochę zmroziło, a trochę zafascynowało, bo rzeczywiście partię na czele z Aleksandrą Drukiewicz najbardziej chciałbym zobaczyć, jak to się w jednej polskiej komedii mówiło. No ale my dzisiaj nie o tym. Krzysztof, do ciebie pytanie, ile tak naprawdę jest Platform Obywatelskich, czy też ile jest Koalicji Obywatelskich? No bo tutaj mówimy o przywódcy Tusku, zupełnie drugie ramię, to wiadomo, no jednak po sukcesie, choć przegranej wyborczej, Rafał Trzaskowski ze swoimi ambicjami, tutaj Schetyna, który szarpie w swoją stronę. Ile tych ugrupowań byśmy tutaj wyliczyli? No kilka właśnie, no kilka już wskazałeś. Rzeczywiście jest to jakby takie kilka płaszczyzn, czy linii równoległych, na których się toczy też w ogóle cała dyskusja polityczna. No, Rafał Trzaskowski ma swoje spotkania, Donald Tusk ma swoje. Jeszcze na poparcie tej mojej tezy o tym, że może dojść do przewrotu pałacowego, no przecież to nie kto inny, tylko Grzegorz Zniszczycie Schetyna, no przecież tą ksywką jest obdarzony, to on ośmielił się to publicznie powiedzieć, że gdyby przewodniczącym Platformy był Tomasz Siemoniak, no to wówczas Platforma wygrałaby. To jest przecież otwarte, jaskrawe sprzeciwienie się Donaldowi Tuskowi i powiedzenie, że Donaldzie, no nie prowadzisz Platformy w taki sposób, w jaki no byłoby to drogą do zwycięstwa wyborczego. Więc ja bym wcale, Grzegorz Schetyna jest znany z tego, że jest dobrym takim graczem właśnie w pewnych takich rozgrywkach wewnątrzpartyjnych, potrafi budować sojusze, no jest takim typowym działaczem partyjnym, który potrafi się tu dogadać, tu zawiązać pewną koalicję, klikę i na przykład właśnie kiedy uzna, że ma może większość, albo że w razie jakiegoś nadzwyczajnych wyborów poparłaby jego koncepcję większość, to może doprowadzić za kulisowymi grami do jakiejś zmiany. No, nie ma tej jedności, nie ma jedności programowej, mówiliśmy o tym wcześniej, Donald Tusk się miota od ściany do ściany, jest kilku liderów, no Rafał Trzaskowski zmarnował swoją szansę. Gdyby okazał się takim samcem alfa po wyborach prezydenckich, gdzie osiągnął no bez wątpienia bardzo dobry rezultat, przecież ta przegrana z Andrzejem Dudą była w stosunku 51-49, gdyby po władzę trzeba jednak sobie wyrwać. To jest częsta opinia tych polityków, którzy tę władzę wyrwali i pokazali, że są samcami alfa politycznymi. To właśnie polega na tym, że kiedy jest sprzyjający moment, rzucam rękawice, albo wygrywam w pojedynku, albo po prostu biorę władzę. Na tej fali poparcia w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski był naturalnym kandydatem do przejęcia steru władzy. Uchylił się, pojechał na wakacje, poczekał, minął miesiąc, dwa, trzy, cztery, stracił szansę. Być może to było dogadane, ale nie chciał wziąć odpowiedzialności za całość, bał się tego, albo mu zakazano, albo sam jednak nie ma tych takich walorów personalnych, które by go do tego predestynowały. No i jest jak jest i dlatego właśnie jest kilka platform wyborczo. To szczerze mówiąc dobrego wrażenia na pewno nie robi. No tak, tak, rzeczywiście ten wyjazd na wakacje po zebraniu 10 milionów głosów to coś fascynującego. No, może taki właśnie musi być lider Platformy Obywatelskiej, nie za bardzo pracowity. Artura, może ta prawda jest, co dotycząca Schetyny, jest taka banalna, bo on podobno gdzieś na meczu Radomiaka, jak ostatnio był ze Śląskiem Wrocław, to prezydentowi Radomia miał mówić, że Tusk go po prostu nie chce wpuścić na listy wyborcze. Może to dlatego po prostu on się wybiera gdzieś. Cóż, no być może w tle tych politycznych planów Grzegorza Schetyny są zawiedzione ambicje i próba i tego słowa, czy ta jego walka o jakiś byt polityczny jest próbą wepchnięcia się z powrotem do pierwszej linii polityków Platformy Obywatelskiej, bo na tę chwilę faktycznie możemy odnosić wrażenie, że no, jeżeli już używamy tej terminologii futbolowej, to nawet na ławce rezerwowych nie ma za bardzo dla niego miejsca, bo niespecjalnie widać jego w planach głównodowodzących Platformą, czyli Donalda Tuska. Ale ja myślę, że tych polityków o zawiedzionych ambicjach jest sporo i Grzegorz Schetyna jako polityk wytrawny być może gdzieś tam z tyłu głowy planuje właśnie tego typu woltę. Tu wskazani przeze mnie samorządowcy, jakkolwiek nie byłaby zabawna partia z panią prezydent Aleksandrą Drukiewicz jako jedną z frontmenek, no to część elektoratu Platformy Obywatelskiej myśli o niej jako o osobie, którą nazywają naszą Olą. To jest osoba, którą oni uwielbiają, ubóstwiają. A że nie kierują się zdrowym rozsądkiem, tylko właśnie takimi sekciarskimi zachowaniami, no to być może Schetyna właśnie w ten sposób kombinuje. Myślę, że jest jeszcze co najmniej jeden polityk, o którym powinniśmy byli wspomnieć przy tego typu dyskusji, czyli właśnie Szymon Hołownia. On też zagospodarował jakiś dziwny elektorat i to jest, mam wrażenie, podobny pomysł liberałów. To już zupełnie na koniec. Bardzo ci dziękuję za tą analizę.
Ciągle mi siedzi w głowie ta partia z Aleksandrą Dulkiewicz, ale o tym może następnym razem sobie porozmawiamy. Krzysztof Świątek, Artur Cejrowski, bardzo wam panowie dziękuję, dziękuję za tą rozmowę i zapraszam na kolejne programy w telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.